Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie. Daniel Żywiak. I Tomek Wełna. Zapraszamy Was dzisiaj na malowanie fantastycznego pejzażu. Pejzażu odpowiadającego temu pięknemu zjawisku, które mamy za oknem, czyli pejzaż wiosenny, wczesnoletni, kwitnące żółte rzepaki. Co więcej, będą to nawet rzepaki z okolicy, którą dobrze znamy. Z Opolszczyzny. Tak jest, rzepaki opolskie, piękne, żółte. Takie, jakie pamiętamy w każdym razie. Tak jest, żółte równiny, a za nimi góry opawskie. I dzisiaj takie góry oraz żółte równiny i delikatne pagórki pokryte rzepakiem namalujemy wspólnie z Wami. Pokażemy Wam, że wcale nie jest to trudne. Krok po kroku przejdziemy całą trasę. Tak jest. Zaczniemy od horyzontu, później zajmiemy się niebem, później rzepaki. Zasadzimy. Zasadzimy rzepaki, podlejemy i... Poczekamy, aż zakwitną. Tak jest. I zakwitną na naszym i na Waszym obrazie. Będziemy malować farbami akrylowymi. Zaraz pokażemy Wam, jakich kolorów będziemy używać oraz jak będziemy mieszać kolory, bo wiem, że lubicie wiedzieć, jaki kolor z czego można zmieszać. Tak więc wszystko wyjaśnimy. Raz jeszcze witamy serdecznie wszystkich, którzy dołączyli do transmisji. Ja nazywam się Tomek Wełna. Daria Żepiela. Będziemy dzisiaj malować pejzaż pełen żółtych, złotych pól rzepaku, takie Fields of Gold, tylko w wydaniu rzepakowym, w wydaniu, myślę, równie pięknym. Będziemy malować farbami akrylowymi i pokażemy Wam krok po kroku, jak to zrobić. I zobaczycie, że każdy z Was poradzi sobie z tym tematem. Nie tylko poradzi sobie, ale również efekty będą spektakularne. Bardzo... To już w godzinę. Już w godzinę, tak jest. Bardzo dziękujemy Wam też za poranne prace, za fantastyczne, świetne bratki. Ciągle mi się z fiołkami myli, bo gdzieś się przewinął wątek fiołków, mianowicie bratki znależą do rodziny fiołków. Tak więc za bratki oraz nasturcje. Cudowne, naprawdę fantastycznie je namalowaliście. Myślę, że z naszym pejzażem będzie tak samo. Tak, czas już jest bardzo dobry, żeby zacząć malowanie. Tak więc zaczynamy i zapraszamy Was do wspólnej pracy z nami. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało pytajcie, będziemy odpowiadać. Mamy tutaj podgląd na Wasze komentarze. Ja pokażę naszą paletę. Oto nasza paleta, czyli duży biały talerz. To jest bardzo dobra paleta, ponieważ widać od razu na niej, jaki kolor zmieszaliśmy, a poza tym nadmiar wody nie zlewa się. Tak więc do farb akrylowych zdecydowanie polecamy paletę z talerza. Albo z jakiejś plastikowej tacki. Daria na przykład takie palety właśnie plastikowe, bo one są po prostu lekkie. Wygodne. Tu dla przykładu taka paleta z plastikowej tacki. Można użyć po prostu też tacki kuchennej. Do tego bardzo dobra, leciutka, lekko się trzyma, fantastycznie się miesza i maluje. I w ogóle później taką paletę wystarczy zanurzyć w wodzie i farba akrylowa schodzi jak taka folia w jednym kawałku. Dobrze, kolory. Pani Dario, jakie kolory Pani sobie życzy? Na pewno żółty. Ho, ho, ho. Zdecydowanie. Żółty, cytrynowy. Tak jest. Będziemy dzisiaj używać jakich farb? My Mary, czy Ty lubisz My Mary, prawda? No, możemy mieszać. Możemy mieszać. Będziemy używać farb My Mary. To są bardzo dobre akryle w rozsądnej cenie, bardzo dobry kompromis. Więc żółty, cytrynowy. Tam się, że widać, nie będę podnosił. Ja się zajmę innymi kolorami jeszcze. Daria ma jeszcze tutaj jakiś inny żółty. Jest, powiedz, jaki to jest. To jest żółty podstawowy. Mhm. On jest troszkę cieplejszy niż żółty cytrynowy. Myślę, że to widać bardzo dobrze. To ja dla kontrastu użyję ultramaryny, która już wyskoczyła z tubki. Ultramaryna, bardzo dobry kolor. Ja akurat akryl renesans. To są trochę tańsze akryle, ale oczywiście można nimi malować. Ja nimi maluję.
Mieszam je często z innymi. I może również dobrze się spisują, tak? Może trochę ochry, pomarańczu? Tak, słuchajcie, może najpierw te podstawowe kolory pokażemy. Jeżeli mówimy o podstawowych kolorach, to jest to żółty, cytrynowy, albo ten żółty właśnie taki bazowy, ten troszeczkę cieplejszy. Karmin. Tak, oczywiście. Karmin. Taka czerwień, powiedziałbym, ani ciepła, ani chłodna. Taka czerwień średnia. Jej jakoś dużo chyba dzisiaj nie będzie trzeba generalnie, bo przydają się głównie błękity, żółcienie i oczywiście biel. Biel tytanowa. Tu jeszcze inna biel, to jest farba Talensa w wielkich tubach. Bardzo fajnie się nią maluje. Jest również przyjazna dla kieszeni. Bieli dużo. Dużo bieli, bo ogólnie bieli zawsze schodzi najwięcej, dlatego mam taką wielgachną tubę bieli. Co tam jeszcze się nam przyda? Oczywiście błękit kobaltowy. Słuchajcie, to jest błękit kobaltowy, kobalt blue. Widać zresztą na etykietce. To jest również podstawowy kolor, który trzeba mieć. Na pewno go macie w waszym zestawie. Tak więc my tutaj jakichś cudów nie używamy, tylko podstawowych kolorów. I jego też się przyda więcej, bo będziemy malować niebo. Słuchajcie, z takich kolorów dodatkowych, które można zmieszać, ale warto je mieć po prostu, to brąz. Brąz, mój ulubiony brąz, to brąz Van Dyka. Van Dyck używał w swoich obrazach brązu o tym odcieniu i na cześć jego taki brąz został stworzony. Bardzo taki fajny, ciemny brąz. On świetnie daje możliwość przyciemniania innych kolorów, zwłaszcza zieleni, a zmieszany z ultramaryną daje piękną malarską czerń. Czyli nie używamy takiej czerni czarnej, prostostópki, która jest średnio ładna, bo brudzi kolory, tylko właśnie brąz zmieszany z ultramaryną. To jest to. Podniosę paletę, żeby było ładnie widać, co tutaj jest. Daria, czy jeszcze jakiś kolor sobie życzymy, czy zaczynamy? Zaczynamy. Zielenie możemy zawsze oczywiście mieszając żółty z błękitami. Tak jest. Także będziemy mieszać dużo zieleni. Nie będziemy używać jakichś gotowców. To jest taka bardziej ograniczona paleta. Dobrze. No to zaczynajmy. Hop. Tutaj już mamy przygotowany papier. Malujemy na papierze do technik mieszanych, głównie do akwareli. Jest to papier wyprodukowany przez Fabriano, a szkicownik jest zrobiony przez polską firmę Gamma, która ten papier włoski zamienia w szkicowniki. Bardzo dobry papier, szczególnie na początek, przyjazna cena. Tak więc można śmiało malować bez żadnych obaw, że coś się zepsuje. Zresztą w ogóle obawiać się nie należy malując, bo im bardziej na luzie się maluje, to tym lepsze efekty wychodzą. Możesz powiedzieć jeszcze, że chcesz używać trochę medium. Może ja pokażę to medium jeszcze w słoiczku. Przepraszam cię, tutaj je gdzieś zostawiłem. Czy ty je masz? Ja mam. A tam jest, tak? Dobra. Słuchajcie, taka rzecz, która jest bardzo przydatna do akryli, to jest tak zwane medium do... Prosimy o ostrość, pa kamero. O, to jest tak zwane medium do farb akrylowych. Mamy sprawdzone też z firmy My Mary. Tak, jak widać kosztuje 20 zł 90. To jest troszkę większe, to było pewnie droższe. Natomiast co daje medium? To jest tak naprawdę skoncentrowane spoiwo akrylowe. I ono samo w sobie, jak wyschnie, zamienia się w folię taką specyficzną. Wygląda jak takie białe mleczko. Nie wiem, Daria, możesz wyżej podnieść, ja podniosę. Daria rozcieńcza to medium z odrobinką wody. Znaczy akurat to włoskie, tak, bo ono jest gęste, ono jest zupełnie tak stałe w formie, natomiast to talerze jest już płynne, także nie wymaga rozcieńczenia. Tak. Słuchajcie, medium po prostu dodajecie maczając pędzelek w tym medium. I po co ono w ogóle jest? Daria, powiedz, po co jest medium? Medium w przeciwieństwie do wody dodatkowo łączy, wiąże cząsteczki pigmentu w farbach akrylowych z sobą. To daje nam takie bardziej stabilne kolory, barwy. One się nie zmieniają aż tak, jak używamy wody. Kiedy używamy samej wody, po prostu one potrafią
zgasnąć, jakby stracić swoje nasycenie. I to często jest potem wielkim rozczarowaniem dla artysty, kiedy ta farba wysycha. Po drugie, jeśli chodzi o papier, to ta farba jakby wchodzi w strukturę papieru, ale jeśli malujemy na innych podłożach, bardziej gładkich, to stosując bardzo rozwodnione akryle, możemy zbyt jakby rozszerzyć te połączenia, zniszczyć trochę między poszczególnymi cząsteczkami pigmentu i po prostu taka praca może się troszkę zacząć z czasem sypać. Tak, bo każda farba składa się z pigmentu, z jakiegoś spoiwa. W farbach akrylowych jest to akryl, a w farbach olejnych jest to olej, krótko mówiąc. Więc jeżeli bardzo rozcieńczymy farbę, pozbawimy jej tego spoiwa, to dobrze jest je czymś uzupełnić. Poza tym ten połysk daje również efekt głębszego koloru. Słuchajcie, skorzystamy z bardzo klasycznych proporcji w pejzażu. W jednej trzeciej, tak? Jedna trzecia? Bierzemy? W jednej trzeciej od dołu zrobimy sobie delikatną linię i wyznaczymy. Ona nie musi być prosta, bo pejzaż będzie górzysty. Ja nawet już tutaj naniosę jakąś sugestię biskupiej kopy. No dobrze. Ty chciałaś? No, myślałam, że zrobimy to pędzlem, ale może być. Teraz spróbujmy pędzlem. Słuchajcie, biskupia kopa to taki szczyt w górach opawskich, charakterystyczny. Tam jest jeszcze dalej pradziad, daleko z tyłu, o, gdzieś tam. Więc takie góry sobie tutaj zrobimy. Nie wiem, czy dobrze zaznaczyłem. Daria, jako specjalistka od biskupiej kopy, powiedz, czy jest w miarę dobrze. Tu biskupia kopa, a... Może być. Powiedzmy, jeszcze się przemaluję. Czyli tak, góry będą troszeczkę wyżej, natomiast ten taki... Nie jest dokumentacja naukowa w tym momencie. Jest. Więc... Natomiast pola rzepaku będą w jednej trzeciej, o w ten sposób. Mhm. Więc ten płaski horyzont w jednej trzeciej, a góry już ponad. Czy ja mogę? Bardzo cię proszę. Daria, ja coś tylko chce? Tylko delikatnie. Mhm. Powiedz, co robisz? Wzięłaś... Rozmieszałam trochę... Mieliśmy pokazywać, co mieszamy. Pani Dario, proszę powiedzieć teraz, co pani wymieszała? Wymieszałam trochę błękitu kobaltowego, troszeczkę ultramaryny, troszeczkę brązu i dodałam odrobinkę żółci cytrynowej. I wyszło mi takie coś morskie. Takie indygo troszkę wyszło. Ja bym to do indygo porównał. Tak więc... Zrobiłaś zamieszanie konkretne. Trzy kolory połączone. Słuchajcie, mniej więcej takim indygo, czyli... Wyschnij mi ten pędzel zaraz. Dobrze, to ja już nie gadam. W razie czego... Ja mam tylko tak delikatnie przejechać pędzlem, żeby lekko zaznaczyć to, co się tutaj dzieje. Poziom gór. Więc tak, pani Patrycja pyta, o co chodzi z medium opóźniającym. Medium opóźniające to jest troszeczkę inna sprawa niż medium to takie podstawowe. Medium opóźniające opóźnia schnięcie akryli. One się troszkę jak farby olejne wtedy zachowują. Ty masz jakieś przygody z tym medium, prawda? Czy z medium opóźniającym trzeba najlepiej sobie przetestować. One się różnią też firmami między sobą. Jedno jest ważne, to medium jak zaczyna zasychać, ono w sumie zasycha przeważnie dosyć szybko, gdzieś tak w ciągu 10 minut, to ta farba robi się lepka i jeżeli nakładamy kolejną warstwę, szczególnie cienką, na przykład przy portrecie, to nagle okazuje się, że ściąga nam się ta warstwa, która już jest na obrazie, bo się przylepia do pędzla i wygląda to dosyć okropnie. Dlatego przetestujcie sobie czas schnięcia takiego medium w pracy. I wtedy, jeżeli z niego korzystamy, to jeżeli go użyjemy, wymieszamy z farbami, namalujemy ten fragment, który nas interesuje, to potem trzeba poczekać, aż to naprawdę porządnie wyschnie, właśnie żeby nie mieć takiego incydentu, który zepsuje naszą pracę. Ale jest to bardzo przydatne medium, które wydłuża schnięcie akryli, pozwala nam uzyskać delikatniejsze przejścia między jednym odcieniem a drugim, takie bardziej subtelne odcienie, które możemy mieszać bezpośrednio już na naszej pracy. Także warto popróbować, warto poeksperymentować. To co, czy ja mogę się zająć niebem? Tak. Bo ja jestem tutaj specjalistą od nieba, dlatego
Malujemy dzisiaj razem. Każdy z nas ma jakieś swe specjalizacje. Ale ja bym chyba wziął sobie szerszy pędzel. Słuchajcie, ogólnie polecamy zaczynać malowanie szerokimi pędzlami. My używamy płaskich pędzli najczęściej. To jest pędzel Kolibri, już troszkę leciwy, tu się troszkę chwieje, troszkę zużyty, ale dobrze wysłużony i dobrze się nim maluje. Więc tak, ja zastosuję metodę trochę akwarelową, bo ja lubię takie przewrotowe połączenia. I zaproponuję Wam zmoczenie papieru wodą. I zaczniemy od podmalówki akwarelowej w niebie. Zaraz pokażę dlaczego. Zastosujemy sobie początek iście akwarelowy. Zapowiada się ciekawie. Tak, słuchajcie, pokrywacie taką konkretną warstewką wody niebo. Ja nawet wjadę troszkę na horyzont, który Daria namalowała. Niech on się troszeczkę nawet tutaj rozsmaży, rozostrzy. I teraz tamto sobie chłonie wodę, natomiast ja na palecie może... dobra, pokażę tak. Słuchajcie, na palecie mieszam tak. Błękit kobaltowy, trochę ultramaryny, troszeczkę czerwieni i troszeczkę żółtego tego... To jest primary yellow, czyli taki pierwszy żółty, jeszcze jest żółcień kadmowa, tutaj słusznie jedna z pani zauważyła, że jest żółcień kadmowa, ona jest bardzo podobna do tej, natomiast to jest primary yellow, tak się nazywa. Dlaczego mieszam tyle kolorów do nieba? Słuchajcie, bo niebo wcale nie jest niebieskie. Ja się o tym dowiedziałem, bardzo pięknie mi to powiedział kiedyś profesor na Akademii Sztuk Pięknych, kiedy studiowałem, którego serdecznie pozdrawiam. I pan profesor powiedział, że niebo jest czarne, bo za niebem jest kosmos i kosmos jest czarny. I miał w tym bardzo wiele racji. I w niebie tak naprawdę występuje cała mieszanka kolorów. Czerwony, ponieważ on daje to takie ciemne zabarwienie nieba, a odrobinka żółtego, ponieważ światło słońca jest żółte i ono się rozszczepia leciutko w odrobinkach powietrza i rozrabiam sobie tej farby sporo. Biorę jeszcze trochę wody na pędzel, znowu rozrabiam i słuchajcie, teraz pokryję powierzchnię takimi nieregularnymi pociągnięciami, nie zastanawiając się specjalnie co robię. Moja ręka skacze, skacze, skacze i powstaną dzięki mokremu papierowi obłoki, nad których kształtem też się nie zastanawiam, tylko po prostu go tak powoli kreuję. Patrzę co mi wychodzi. Słuchajcie, to trzeba robić szybko i tego się nie da zrobić wolno. Znaczy, mogę pokazać, jak to robić wolno, ale to wtedy nie wyjdzie tak, jakby się chciało. Wyjdzie wtedy zbyt mechanicznie. I słuchajcie, jak już sobie naniesiecie taki szał, plamek, spróbujcie waszą ręką tak skakać, bam, 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 w taki bardzo... Tak jakby tańczyła po papierze. Tak, odbijać pędzlem, skakać pędzlem po papierze. Wierzcie mi, że to jest naprawdę świetny... O, ultramaryna mi się skończyła. Czy mogę cię poprosić? Oczywiście. To jest naprawdę świetny sposób malowania nieba, bo on daje dynamikę w obrazie, a dynamika w obrazie jest strasznie ważna. Proszę bardzo, ultramaryna. Bardzo dziękuję. Tu? Może być tutaj. Dobra. To mamy ultramaryny jeszcze na 3 kolejne obrazy. Nie ma sprawy. I słuchajcie, teraz dobieram sobie... Może poczekam na Was. Dobra, poczekam, poczekam, poczekam. W międzyczasie, żeby mi się jeszcze nie zepsuło, to sobie tutaj troszeczkę rozmyję tą warstewkę i w ogóle rozmyję teraz czystą wodą niektóre fragmenty, bo nie chcę mieć wszędzie takich ostrych chmur. Tak więc gdzieniegdzie, na przykład nad horyzontem. Daria, czy masz jakieś specjalne życzenia? Chcesz gdzieś większy obłok, mniejszy obłok? Troszkę Staję asymetrycznie. Się na ciebie, ty jesteś tutaj ekspertem. No wiem. Ale to prawda, że akurat w okolicach Biskupiej Kopy te chmury są często niezwykłe i tak. Bardzo inspirujące. To może tak, z takiej teorii jeszcze dotyczącej nieba. Ale poczekam na Was, poczekam. Poczekam, aż sobie namalujecie. Najwyżej mi coś tutaj podeschnie, to będę później przemalowywał. Dam Wam czas na szalone eksperymenty z niebem.
Tak więc spokojnie, znaczy spokojnie i dynamicznie, czyli niespokojnie namalujcie sobie niebo dynamicznymi ruchami, ale nie czujcie się przeze mnie pospieszani. Jest też pytanie, kiedy dodaje się medium? Więc medium takie do akryli można stosować zamiast wody, czyli za każdym razem, kiedy chcecie trochę zwilżyć pędzel, to zamiast wodzie delikatnie moczymy go w medium. Tak. Ja na przykład teraz zanurzę pędzel w medium. A woda, ja mam przeważnie dwa słoiki. Jeden jest z medium i tam nie płuczę pędzla, tylko właśnie tak delikatnie zamaczam, wtedy ono się nie zabarwia i można je wykorzystać nawet kilkukrotnie. A drugi słoik mam z wodą i w tym słoiku opłukuję pędzle, wycieram ewentualnie jeszcze jakiś ręcznik papierowy. To ułatwia pracę. Tak. To. Słuchajcie. Ja proponuję pójść dalej, żeby nam to niebo nie wyschło całkiem, bo jak wyschnie, to nie uzyskamy pewnych efektów. I może tak, dla tych z Was, którzy już sobie tam poszaleli na niebie, bo my to niebo jeszcze będziemy przemalowywać, to nie jest koniec. Tam może jakichś już takich drastycznych zmian nie będzie, ale jeszcze będą. Więc zajmijmy się teraz niższą partią nieba. Niebo u góry zawsze jest ciemniejsze i bardziej fioletowe, takie bardziej ultramarynowe. Dlatego ja tam dodałem jeszcze kilka nawet takich plamek ultramaryny. Zaraz jeszcze je poprawimy. Natomiast na dole biorę biel, dodaję do niej troszkę błękitu kobaltowego, który mi się tutaj już rozmazał, ale to jest on. Chodzi mi o to, żeby dostać taki jaśniutki, taki baby blue. To jest baby blue? Chyba tak. Taki jaśniuśki, bo niebo na dole jest ogólnie jaśniejsze. No ja tam nawet dodam odrobinkę żółtego, żeby z tego się taki turkusik zrobił. I na dole oddzieliłem tutaj takie pasmo chmur. I teraz nad tym pasmem i pod tym pasmem użyję właśnie takiego baby blue, takiego turkusiku, takiego jaśniutkiego, gdzieś tutaj. A tu może zostawimy chmury za biskupią kopą, bo tam nad górami, nad pradziadem, tam się spiętrza ze strony Czech. Tam zawsze jest troszkę bardziej chmurzyście nad górami. Ale tutaj możemy sobie zupełnie spokojnie właśnie taki turkusik na dole zaserwować. Będziemy mieli bardzo ładne rozróżnienie. Na dole właśnie takie turkusiki i chłodniej, przepraszam, jaśniejsze barwy i zarazem cieplejsze, a nie chłodniejsze. A na górze właśnie te ultramaryny. Tak więc ja teraz dodaję troszeczkę bieli jeszcze w ten taki turkusik wpuszczam i tak dalej. Teraz naniesiemy jeszcze jedną warstwę na niebo i myślę, że pójdziemy dalej, żeby się nie zatrzymywać. Czy nie za szybko? Jak tam? Jeśli chodzi o ten horyzont, to nie jest na razie takie istotne, ale to była zmniejszana odrobinka żółtego, troszkę błękitu kobaltowego, troszkę ultramaryny i delikatny, troszeczkę tak brązu. Ale tak naprawdę powstała taka właśnie zieleń. Tak. Ale jeśli dodacie po prostu do ultramaryny troszkę żółtego i odrobineczkę czerwieni, to dostanie tak się dokładnie można, to tak, samo. Tak, tak. Ja jeszcze zrobię jedną rzecz, jeżeli pozwolisz. Tak, perspektywa powietrza. Właśnie specjalnie to zrobiłam, żeby był już jakiś taki punkt odniesienia. Słuchajcie, powiemy Wam o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja wjadę teraz rozcieńczoną farbą, właśnie dodam sobie trochę medium i trochę wody, ale możecie z samej wody, jeżeli nie macie medium. Zrobiłem znowu ten taki baby blue. Taki jaśniutki błękit, właściwie jaśniutki niebieski. I wjadę teraz na horyzont, który namalowała Daria, ale taką mocno rozwodnioną farbą. Żeby on zniknął troszeczkę za taką mgiełką. Czuło się to powietrze tak Nad nami, a... Nawet tutaj na wzgórza tam Troszeczkę wjadę. Troszeczkę nawet dobiorę jeszcze błękitu. Bo my chcemy, żeby ten horyzont się oddalił za taką mgiełką. Zobaczcie, jak się od razu fantastyczne wrażenie mgły pojawia.
to wrażenie jeszcze będzie silniejsze, jak sobie dodamy tutaj pierwszy plan, taki właśnie bardziej nasycony. Ale widzicie, te góry już ewidentnie się odsunęły. I to jest sekret malowania przestrzeni w obrazie. Tak więc wjedźcie sobie zupełnie śmiało i spokojnie na horyzont, który malowaliśmy. Możecie nawet zjechać poniżej niego, bo będziemy za chwilkę nakładać pierwsze plany. Tak więc zaczynamy tam od tyłu, a później zajmujemy się przodem. Ja chciałbym jeszcze troszeczkę ocieplić miejscami chmury, ale mogę z tym poczekać. Nie, proszę. Dobrze, tak to załatwimy niebo i pójdziemy dalej. Tak. Dobra. To dam wam chwileczkę na takie ochłodzenie horyzontu. Perspektywę powietrzną ponoć pierwszy raz tak świadomie i z opisem naukowym stosował Leonardo da Vinci, prawda? Tak. On to opisał, skąd ta perspektywa się bierze, że chodzi o mgłę w powietrzu, że chodzi o rozszczepianie światła. No, naukowcy później potwierdzili, że chodzi też o właściwości optyczne i takie atomowo-chemiczne tlenu, który właśnie zabarwia światło na niebiesko. Natomiast generalnie chodzi o powietrze. Powietrze ma swój kolor, podobnie jak woda. Stąd nazwa, perspektywa powietrzna. Otóż to. Słuchajcie, to zajmiemy się jeszcze jedną rzeczą przy chmurach. Jeszcze jedną rzecz zrobimy. Chmury nie są idealnie białe. Chmury od dołu są troszkę ocieplone. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie sobie, tu zaraz będą piękne, żółte pola rzepaku, zieleń, piasek, drogi, no ogólnie dużo ciepłych kolorów. I teraz światło, które pada ze słońca, odbija się od ziemi i te wszystkie kolory, żółty rzepak, zielone drzewa, góry, drogi i tak dalej, świecą ciepłym światłem na podstawę chmur. Dlatego chmury od dołu nie tylko są ciemniejsze, ale są również cieplejsze, bardziej szaro-ciepłe. I właśnie do tych takich kumulusów, które uwielbiam, które sobie namalowaliśmy, dodamy teraz troszkę cieplejsze i troszkę ciemniejsze podstawy. Jak zrobić taką cieplejszą i ciemniejszą podstawę? Bierzecie sobie biel. Biel. Dodajecie do niej, może być troszeczkę błękitu gdzieś tam jakby w bazie, bo mimo wszystko chmury są daleko, czyli perspektywa powietrzna ich też dotyczy, ale dodajecie też troszeczkę czerwieni. Ja tutaj spróbuję, mam nadzieję, że mi nie spłynie to wszystko na spodnie. Dodajcie, no teraz mi się zrobił oczywiście za różowy. Jak się zrobił za różowy, to co robimy? Dodajemy troszkę żółtego. Teraz się zrobił za ciepły, więc wpadł mi tam sam. Tak, z gotowaniem. Trzeba skosztować i doprawić. Ogólnie ultramaryna jest bardzo dobra do takich szarości lekko neutralnych, dlatego że błękit kobaltowy zawsze zazielenia, bo on ma taką zieloną naturę. Natomiast ultramaryna, którą teraz dodaję, jest fioletowa z natury i ona dodana, zobaczcie, ona świetnie tą szarość robi dokładnie w takim kolorze, w jakim byśmy potrzebowali. I tak musimy zrobić próbkę na chmurze, żeby się dowiedzieć tak naprawdę, jaki kolor wyszedł. Czyli biały, troszeczkę ultramaryny, odrobinka żółtego i odrobinka czerwieni. Czyli wszystkie właściwie podstawowe kolory. Słuchajcie, i teraz widzicie, dodaję takimi szarpanymi ruchami. Trzymam pędzel. O, teraz nareszcie pan Tomek maluje powoli. Zobaczcie. Przykładam pędzel. Przykładam. Trzymam. Robię takie szarpnięcie. Robię znowu. Obracam pędzel. Obracam. Robię znowu szarpnięcie i szarpnięcie. Jakbym w zwolnionym tempie malował. I tak samo tutaj. Od dołu każdej chmury, bo te chmury, kumulusy, mają ogólnie płaskie podstawy. I my te płaskie podstawy właśnie sobie teraz ocieplamy. Przyciemniamy przy okazji. Gdzieś tutaj może się taka zrobić nawet szersza. Może tutaj większą plamę, troszkę mi się błyszczy lampa i nie do końca widzę, co robię, ale wierzę, że robię dobrze. Najważniejsze to zostawiać pierwsze dotknięcie. Tutaj testuję taką moją teorię. Mianowicie teorię pierwszego dotknięcia i pierwszej linii. Ta pierwsza linia jest z reguły najlepsza. Jak się ją próbuje poprawić, to z reguły się to nie kończy dobrze. Tutaj nawet troszeczkę za zielono, ale zielono może być, bo rzepak będzie zielony na dole, więc już będziemy kończyć tą część i będziemy się zajmować tym, co ciekawe, czyli rzepakiem. No spokojnie, jest bardzo ciekawe. Ja jeszcze troszeczkę właśnie może taką nawet bardziej zieloną teraz
warstewką przyciemniam tutaj podstawę tej chmury, tego kumulusa, bo on jest bliżej nas, w związku z tym jest też większy, w związku z tym też więcej cienia na sobie zbiera. I widzicie, takimi dotknięciami nakładam kolor. Biorę teraz grubo, dokładam teraz masę bieli na pędzel i nie mieszając farby na palecie, tylko tak naprawdę na obrazie, dodaję jeszcze teraz takie białe pacnięcia. Bo zasada jest taka, grubo malujemy to, co jest jasne, ponieważ chmury są jasne, a w dodatku są skłębione, to ja te skłębienia specjalnie maluję grubą warstwą farby i zrobię nawet jeszcze jedną rzecz, już Wam powiem jaką, tylko wezmę sobie do tego, jednak wypłukam sobie do tego pędzel. Mianowicie ocieplimy troszeczkę chmury, dlatego że chmury są ocieplone, są oświetlone słońcem, które jest ciepłe. Ma lekko żółtą barwę, ewidentnie. Taka jest natura naszej gwiazdy. Opłukałem pędzel. Biorę odrobinkę pomarańczu. Odrobineńkę. Ociupinkę. Po prostu dwa atomy pomarańczowej farby. Nie więcej. Dwa. Dodaję do tego sporo bieli. I taką mieszanką, słuchajcie, ocieplę tutaj. Znowu takimi nieregularnymi dotknięciami. Tak jakbym niespecjalnie wiedział nawet, co z tego ma wyjść, co ma z tego powstać. Biorę dużo tej farby, dodaję znowu dwa atomki pomarańczu i słuchajcie, taką mieszankę grubo nakładam jakąś masę na tort albo lukier. Grubo nakładam w kilku miejscach tych takich najjaśniejszych na chmury, żeby je troszeczkę ocieplić. Bo nie chcemy mieć w malarstwie czystej, neutralnej bieli, takiej surowej. Biel ma mieć jakiś kolor, więc zabarwiłem te chmury troszeczkę cieplej i niniejszym przekazuję pędzel Darii. Tak, to jeszcze poczekasz, aż ci wyschnie, tak? Będziesz do tego wracał potem? Ja myślę, że niebo na razie zostawimy, bo jeżeli już braknie czasu, to nie będziemy do niego wracać. Aha, dobra. Tak więc spokojnie możemy zacząć robić teraz coś innego. Ja tu jeszcze, korzystając z tego, że ty sobie przygotowujesz pędzel, nałożę takie białe pampuły tam na szczyty chmur. Ale nie wszędzie. Nie wszędzie, żeby też zostawić te fragmenty takie pierwotne. Okej, już uciekłem. Oddaję paletę. I zobaczę na wasze komentarze, a Daria zajmie się malowaniem tego, co na ziemi. A ja tu jeszcze coś palcem rozetrę, o tak, coś tutaj poczaruję. Słuchajcie, palce w ogóle są genialne do malowania. Dzisiaj malowaliśmy na sturcję palcami. Zanim Daria zacznie malować, weźcie palec i porozcierajcie trochę wasze chmury. Zobaczcie, że to dobrze zrobi. To ja w takim razie proponuję, jeśli macie szerszy pędzel, to weźmy szerszy pędzel. Ja tylko muszę swój wytrzeć. Żeby... Mogę pomóc ci? Przyniosę. Przyda się taki troszkę szerszy pędzel, może być cięty, nie musi być. I tak delikatnie sobie jakby zaznaczymy, zamarkujemy, co może być na dole. Do tego przyda nam się właśnie trochę żółci. Tutaj. O, widzę, że zmieszała się już przypadkowo troszkę w zieleń z błękitem. Troszkę bieli. Jeszcze dodaję trochę tak zwanej primary yellow, czyli właśnie tej podstawowej żółci. Troszeczkę otarłam pędzel przypadkiem o błękity. Zobaczmy, co to da za efekt. Na razie tak swobodnie po prostu sobie przejedziemy. Teraz w tej gamie kolorystycznej, która już się zarysowała na naszej pracy, wprowadzimy jeszcze trochę ciemniejszych odcieni. Wezmę teraz sobie mniejszy pędzel.
coś takiego, może dodam brązu, troszeczkę ultramaryny. Zmieszam je razem, powstaje taki delikatny fiolecik. I nim jeszcze zrobię taką dodatkową, jak gdyby tutaj warstwę pomiędzy samymi górami, a tym planem, na którym będziemy mieć zaraz rzepak. Oczywiście, żeby nie był jednorodny ta barwa na całej długości, to teraz dodam jeszcze trochę brązu, troszkę to ocieplę. Teraz dodałam trochę bieli i mieszam jeszcze błękity, które tu już zostały na palecie. Dodam do tego teraz trochę żółci. O, powstanie taka zgaszona zieleń. Ja jeszcze chciałem podziękować za wszystkie wsparcia, które od Was otrzymaliśmy. Bardzo pomagają nam w prowadzeniu zajęć, w prowadzeniu pracowni, ponieważ pracownia w tej chwili działa wyłącznie w tej postaci online. Jeżeli ktoś z Was chciałby wesprzeć nasze zajęcia, podobają się mu, można to zrobić na numer konta, który podaję w opisie do filmu i w komentarzu zaraz po transmisji. Bardzo serdecznie dziękujemy za każdą pomoc i oddaję już głos Darii. Tak, to ja tu w międzyczasie zmniejszałam troszeczkę żółci cytrynowej, trochę brązu i otrzymałam taką tutaj właśnie zgaszony beż właściwie. Jeszcze sobie go dodam delikatnie tu, jakby cały czas idziemy powoli do przodu. Będziemy się wysuwać na pierwszy plan. Ja chyba bym chciała mieć czystą paletę, bo to mi się wszystko jednak miesza z... Dobra, dam Ci już czystą. Błękitami. Ale spróbujemy sobie jeszcze delikatnie zaznaczyć teraz pierwszą, jakąś tam odleglejszą warstwę naszych rzepaków. Wycisnąć Ci już jakieś kolory na czystą? Tak, poprosiłabym właśnie to, co mieliśmy tutaj, żeby już kombinować. Może wykorzystam jeszcze Ci troszkę to, że się pomieszały z błękitami. Taką zrobimy bardziej zieleńkawą warstwę. Tak, te pole przeważnie są podzielone, więc możemy na zmianę teraz tutaj wymieszczałam, dodam troszkę jeszcze żółci do tych brązów. O! I możemy jeszcze wejść sobie takim ciemniejszym fragmentem. Tak, teraz widzę, że tu zostało nam trochę bieli w tej części. To może tam dodamy do tego, co przed chwilą zmieszaliśmy, troszeczkę pomarańczu. O, i teraz tak nieregularnie
Jeszcze możemy wejść w tamten fragment. A na pierwszym planie wyeksponujemy tak mocno tą naszą rzepakową żółć. Wykorzystam to, co mi zostało tu jeszcze na palecie i zaraz z czystej dodam na pierwszym planie jeszcze, będę już mieszać bezpośrednio potem na naszej pracy. Widzicie, ta żółć ma w sobie troszeczkę błękitów, ale też trochę pomarańczu. Taka bardziej ciemna. No, witaj grafit. Jeśli tam gdzieś się Wam wybrudzi pędzel, właśnie trochę pomarańczu będzie, czy troszkę więcej żółci, to nic, to wszystko nam tutaj ładnie się wkomponuje w naszą pracę. Chyba się nie doczekam na te farby. A, proszę bardzo. Jeszcze jakieś? Biel. Dobra. Tak, tutaj ta biel jest pewnie zielona. Właśnie nie wiem gdzie tutaj. A tu jest chyba, tak? O, no, okay. Świetnie. Zmienię też pędzel na czysty. Czy jakieś ultramarynu, pomarańcze też chcesz? Dam ci. Wiesz co, za chwilę. O, mogę tak. Dziękuję bardzo. Kobalt, proszę bardzo. O, masz wszystko czerwień. Tak. Proszę bardzo. To mamy paletę wersja 2, ale te same barwy, te same. Błyskawicznie przygotowana moją ręką. Najlepsze narzędzie świata. Tak, to teraz. Wprowadzę jeszcze trochę takich bardzo jasnych żółci. Biorę właśnie biel i tą żółć cytrynową. Mieszam je razem. Tak delikatnie jeszcze gdzieś tam przecieram po tym, co już mamy namalowane. Dodam do nich jeszcze teraz trochę pomarańczu. Troszeczkę czerwieni. O, i mieszam taki łososiowy, jasny róż. Go wprowadzę sobie jeszcze tutaj, na zasadzie taki właśnie troszkę przecierek gdzieś w tym, o, żółcie. A teraz wejdę w to jeszcze już bezpośrednio żółciami. O, uciął się kawałek horyzontu, ale już jest. Tak, i te żółcie na pierwszym planie troszeczkę sobie jeszcze przyciemnimy.
właściwie może jednak nie, może pójdziemy w drugim kierunku, może właśnie zwiększymy nasycenie. Ogólnie naszym zamierzeniem jest cały czas pokazanie przestrzeni przez temperaturę. Zaczęliśmy od tego, co jest bardzo daleko i jest bardzo chłodne, a wychodzimy do tego, co jest blisko i będzie coraz cieplejsze. Myślę, że te pierwsze połacie rzepaku namalujemy ciepło i grubo też. Polecamy Wam właśnie malowanie pierwszych planów grubo. I ja bym się nie bał nawet tutaj coś palcami podziubać. Tak, albo szpachelką. Mogę palcami? Tak, bo możemy teraz już bardziej jakby wejść w nawet taki detal. Słuchajcie, pukacie palcami. Tyłem pędzla. Tak. Chcemy mieć taki rzepak rosnący 5 metrów przed nami. Czyli będą widoczne, ja sobie w ogóle wezmę troszkę, pokażę. Mhm. Słuchajcie, nie ma co się w ogóle ten obawiać. Bierzecie farbę na palce, tak jak ja, chlup, chlup, troszkę pomarańczu, troszkę żółtego, troszkę tego żółtego, pociapacie, pociapaliście wszystko, teraz takimi łapkami. Po prostu pukacie po obrazie i jest masa frajdy. To jest w ogóle przyjemne. Farba jest fajna w dotyku. I ciapiemy, ciapiemy, ciapiemy. Troszkę inaczej tu możemy rozetrzeć troszkę palcem. Obniżamy kamerę, proszę bardzo. Pociapiemy, pociapiemy. Tu coś paznokciem przedrapiemy. Trawka sobie rośnie, źdźbło sobie rośnie. Słuchajcie, pełen luz, pełen luz. To ma być dobra zabawa. Jak jest dobra zabawa, to są dobre obrazy. Tak więc... Im więcej frajdy z tego macie, tym lepiej. Tym lepiej. Malowanie ma być frajdą. Życie ma być w ogóle frajdą, a malowanie jest do tego najlepszym wstępem. Tak więc przypominamy sobie, jak to było, kiedy mieliśmy lat kilka i malowaliśmy palcami. Ja tam gdzieś nawet coś jeszcze przedrapię. Dara, jakieś drzewko bym proponował. Ty chcesz drzewko? Gdzieś dodać, czy mam je maznąć? Możesz maznąć. Słuchajcie, to przydaje nam taką też skalę tak, w pracy. Biorę na palec troszeczkę błękitu kobaltowego, troszeczkę ultramaryny. Zmieszam to sobie z grubsza, żeby nie było za zielone, ani za żółte. Gdzie proponujesz drzewko? Gdzieś tutaj? O, zrobiło się samo. Dobra, zrobiło się samo, to jest. Więc tam sobie gdzieś zrobimy drzewko, krzaczek. Zasada pierwszego dotknięcia. Coś tam podrapię. To ja zrobię taki na drugim planie. Coś jeszcze przemarzę. O, już jest krzaczek. To jest jakiś krzaczek właściwie bardziej niż drzewko. Daria zrobi jeszcze gdzieś tam dalej. Ja tu jeszcze zrobię jakieś mikropunkciki, takie bliżej nieokreślone. To może być kolejny krzaczek, to może być człowiek. Nie wiemy, co to jest, ale w obrazie pełni funkcję takiego akcenciku. O właśnie, takie drzewka na horyzoncie. To jest takie nawet grupy drzewek. To jest bardzo dobra metoda na pokazanie przestrzeni. Ja Wam pokażę z bliska, ponieważ już mam możliwość operowania kamerą. Bo, o właśnie, słuchajcie, takie majaczące punkciki. Takie prawie nic. Takie prawie nic. W ogóle malując, najczęściej stosujemy takie prawie nic. I z tych wielu prawie nic... Delikatnie można dosyć jaśniejszą plamę dodać. Dokładnie. Ja myślę, że tych drzewek w ogóle możemy gdzieś tam zrobić więcej, jeszcze na kolejnym planie i kolejnym. Ja bym tam użył troszkę ultramaryny, no ale jak chcesz, to ja poczekam, zrobię później. Mhm. I słuchajcie, znowu zasada pierwszego dotknięcia. Nie dziubiemy tych drzewek. Maźnięcie i jedziemy dalej. I jedziemy dalej. Mamy tak przetrzeć. Ja coś pokażę. Ja zrobię drzewko, które lubię robić. Wezmę sobie do tego ultramarynę. Trochę bieli. Troszeczkę kobaltu. I zrobię gdzieś tam daleko. Takie majaczące dosłownie punkcikami drzewa. Jakieś takie zarysy. Może być paseczkiem namalowane. Ale specjalnie robię je bardzo niebieskie. Wręcz niebieskie. Bo one będą świetnym akcentem tam na horyzoncie i one podbarwią nam tam bardzo ładnie optycznie to, co się tam dzieje. Słuchajcie, punkciki. Takie samotne drzewa gdzieś tam na wzgórzu. Tu może być jakaś grupka. Większa plamka. Widzicie, tak to działa z odległości. Gdzieś tutaj jeszcze dodam jakieś takie pojedyncze dotknięcia. To może być większe, bo to jest bliżej nas. O, już ustawię ostrość. W ogóle już odstawię kamerę, niech ona sobie stoi, a my będziemy malować.
Widzicie te takie niebieskie drzewka, one tam bardzo fajnie dźwięczą, takim akcentem kolorystycznym i właśnie tego chcieliśmy. Ja nawet jeszcze spróbuję je zaniebieszczyć, tak wręcz troszkę do przesady, zobaczymy co się stanie. Tak, czasami można założyć sobie taki ciemniejszy fragment i potem na jego tle jeszcze rozjaśnić i wprowadzić taką rodzaj fakturę, czy jakichś takich traw, krzewów, krzaków. To ja jeszcze chciałem pokazać działanie mojego koloru tajnej broni. To jest kolor, który uwielbiam. Nazywa się Ultramarine Green, czyli taka ultramarynowa zielona. I to jest czysta magia do takich właśnie dalekich planów. Ja ją nanoszę praktycznie w czystej postaci, cieniutką warstwą. Taką cieniutką warstwę nazywamy laserunkiem. I zaraz wam pokażę, jak ona fantastycznie działa. To jest taki niesamowity kolorystyczny akcent, może gdzieś więcej pokażę. O, na przykład gdzieś tutaj ją spróbuję nanieść tak. Tak, można dobarwić, jak gdyby tak, to, co już mamy na obrazie. Tak, i tutaj właśnie przydaje się medium. I ja biorę, słuchajcie, bezpośrednio z tubki tą Ultramarine Green w czystej postaci i na przykład przejadę gdzieś tutaj po horyzoncie, który mamy zrobiony, tak żeby troszeczkę zabarwić te wzgórza w oddali. Ona się bardzo ładnie do tego sprawdza, bo ona jest takim genialnym kompromisem między błękitem a zielenią. Coś takiego na przykład. Ja jej bardzo lubię używać właśnie w tych takich dalekich planach. Ona świetnie też oddaje efekt perspektywy powietrznej. Podpowiem, że podglądnąłem ten efekt u Leonarda da Vinci. On właśnie stosował taki kolor na tych odległych takich horyzontach. Ponieważ pewnie nie macie tej Ultramarine Green, to po prostu proponuję zmieszać troszeczkę błękitu kobaltowego z odrobineczką żółtego, odrobineczką tylko, i cieniutko go nanieść. I magia działania tego koloru właśnie leży w tym cieniutkim stosowaniu. Ja się jeszcze zastanawiam, Daria, czy gdzieś tutaj, na tych ciemnych partiach, nie dać takiego jaśniutko zielonego, ciepłego, oświetlonego słońcem drzewa. Już wam pokażę, co mam na myśli. Słuchajcie, ponieważ mamy takie ciemne plamy, tylko sobie zmieszam ten kolor dokładniej, to pokażę już, co mieszam. Mieszam żółty chromowy z odrobinką błękitu kobaltowego. I tutaj, jak na scenie, słuchajcie, zrobię taką właśnie cieplejszą, oświetloną słońcem plamkę jednego drzewa. Jak też wiemy, jak drugiego. Te dwa plany oddalają się od siebie, jak tak. Tam między tymi jasnymi a ciemnymi fragmentami tworzy się przestrzeń. I teraz właściwie tworzymy plany na zasadzie perspektywę. Na zasadzie perspektywy planowej. Czasami jest ona nazwana perspektywą teatralną, czyli mamy pierwszy plan, drugi plan, trzeci tak plan. Jak kiedyś robiono dekoracje. Tak, dokładnie tak. Zastanawiam się, czy jeszcze gdzieś tutaj bliżej nie wprowadzić może tutaj takiego większego drzewa. Co ty na to? Tu. Można, ewentualnie tutaj można troszeczkę zmienić skalę, bo to no, wydaje się, że może powiększymy. Chcesz powiększyć? Czy ja palcem? Znaczy ja bym trochę mnie ewentualnie przemalowałaś. Proszę cię bardzo, proszę cię bardzo. Słuchajcie, zmiany są normalne, zmiany się w obrazach nanosi i właśnie taką zmianę zrobimy tutaj na tym drzewku. Bo też ciekawie wygląda, jak robimy coś na granicy przednie horyzont, dokładnie tak. Tak, więc dokładnie tak. Tak delikatnie sobie zaznaczymy. Większe drzewo, które wyjdzie. Otóż to. I to jest, nawet ja bym zostawił troszeczkę tego paska, może go pienieczkiem jakimś przeciął. Tak, tylko pień chcę zrobić właśnie cienki i delikatnie podmaluję to, co tam na tak. Dole. Kolejna zasada, jeżeli mamy jakiś taki pasek, jak tam jest taki piękny żółty pasek rzepaku, o właśnie, to przecinacie go kreseczką i słuchajcie, od razu tworzy się kilka rzeczy równolegle. Tworzy się przestrzeń, tworzy się kontrast, a poza tym tworzy się jeszcze akcent w obrazie, bo ten pienieczek przecinający żółty pasek, czyli Daria jakby dodała drzewo do tego krzaczka, który ja zrobiłem, powiedzmy, że tu może być właśnie krzaczek, przy nim sobie rośnie drzewo.
Tak więc mamy trzy w jednym. Przestrzeń, drugi plan, trzeci plan, akcent. Kontrast wprowadzić na tym drzewie. Zdecydowanie. Od dołu polecam wam to drzewo przyciemnić. O, górę rozjaśniamy, a dół... Tak, a dół zostawimy nawet jeszcze przyciemnimy ultramaryną. Tak. Dlaczego ultramaryną? Ponieważ tam, gdzie słońce nie dociera, będzie się pojawiał ciemniejszy odcień. Jeszcze nawet? Ja jeszcze zrobię jedną rzecz. Słuchajcie, na pieńku, tuż pod samą koroną drzewa, czyli tam, gdzie jest ten paseczek żółty, dodaję, zobaczcie, taką kropelkę bardzo ciemnego brązu z ultramaryną, żeby dostać prawie, że efekt czerni. To jeszcze przyda się nam cień pod tym drzewem. Tak. Czyli Daria rozjaśniła teraz. Rozjaśniłam, żeby było widać cień. A to ja jeszcze podkreślę cień ultramaryną. Słuchajcie, rozwadniam troszkę ultramaryny z odrobinką bieli i błękitu, żeby cień był chłodny. I malujemy chłodną szarością cień. Widzicie, w ten sposób. Co się dzieje? Dodatkowo wydobywamy ten pierwszy taki różowawy plan tym cieniem. Takie cienie uwielbiali impresjoniści. Właśnie takie cienie błękitne. Pani jeszcze zaingerowała delikatnie ten... tylny plan. Ja tu jeszcze od razu przymaluję troszeczkę, bo mi się ta plama rozlała ciut za bardzo. Trochę teraz go rozjaśniłaś. Tak. Właśnie, żeby koronę drzewa podkreślić. Żeby dół korony. Otóż to nam wyszedł. Obserwujemy, co się dzieje w obrazie i po prostu wprowadzamy zmiany tam, gdzie będą one na korzyść całej kompozycji. Czyli ociepliłaś teraz ten plan pod drzewem i to zadało efekt po prostu światła na tym wzgórzu, które tam sobie jest. Ja też mam akurat taki ciepły. Nawet bym go jeszcze... Chyba biel się przyda, bo się tu skończyła. Ten dół drzewa to nawet bym jeszcze weszła w taki fiolet. Tak. Bo on ten dół jeszcze cały czas jest za delikatny. Słuchajcie, chcemy mieć przestrzeń, chcemy mieć kontrast. Ja nawet jeszcze troszeczkę rozjaśnię gdzieś takim światełkiem ten plan tam w oddali. O. Ja to myślę, że wiesz co, można w ogóle jeszcze ten horyzont za drzewem troszeczkę rozbłękicić i rozbielić, żeby się czuło, że on jest rzeczywiście dalej. Mam trzymać talerz, czy... Ja mogę trzymać. Okej, okay. Bo nie wiem, czy ci nie da ciężko z tym wszystkim. Tak więc, słuchajcie, ja znowu taką cieniutką warstewką błękitu z bielą, po prostu ten horyzont rozjaśnię, troszkę mi się odbija oświetlenie w farbie i nie bardzo widzę, co maluję, bo po prostu farba błyszczy. Jest dobrze, no może delikatnie, ale jest... troszeczkę. Co jeszcze, przyciemnić? Rozjaśnić. Rozjaśnić. Odbija się, to wydaje się jaśniejsze, a spokój jest ciemniejsze. Tak więc już po prostu bielą teraz. O, świetnie. Bardzo ładnie teraz tutaj powstała też taka linia, która dodatkowo nam pięknie odcina niebo od ziemi. Jeśli pozwolisz, to ja jeszcze to drzewko dołem tak troszkę takie... Bardziej parasolowaty bym zrobił, znaczy tu bym zszedł troszkę w dół. Troszkę, a ja to zrobię palcem, bo w ogóle takie drzewa się najlepiej palcem maluje. O, widzicie, żeby ono nie było takie symetryczne, tylko tu je sobie troszkę w dół ściągniemy. Troszeczkę jeszcze bym ten cień tak... No. To już mamy drzewko. Co powiesz o takiej jaskrawej zieleni? Możemy jakoś przedrapać? Może troszeczkę cieplejsza. Może cieplejsza. Tylko... Pomarańcza ją troszkę potraktujemy. Ja zmieszałem żółty, cytrynowy i troszeczkę żółtego, ale dodaję teraz pomarańczu, żeby...
nie potopiła się zbytnio do naszego do rzepaku. Tak jest. Paznokciem w ogóle można przedrapać taką farbę, to jest bardzo dobry efekt. Nawet myślę, że takie jakieś tam zimniejsze tony można dodać. Na przykład, słuchajcie, kropeczki czystego błękitu możecie wpuścić w ogóle w to drzewo. Wtedy powstaje jeszcze w dodatku efekt stosowany przez puenty listów. Ja jeszcze impresjonistycznie w ogóle zaniebieszczyłem ten cień. O, bardzo dobra ta plamka, bo się rozbiła się teraz korona na dwie części. Czyli nie mamy takiej jednej gulki, jednej grudki, tylko zaczyna się to rozdzielać fajnie i rozbijać. Stosuję niebieski, zupełnie czysty błękit kobaltowy w tym cieniu, bo chcę dostać fantastyczny kontrast kolorystyczny z rzepakiem. Tak, tak, tak. Przedrapania są, otóż to są bardzo wskazane. Ja jeszcze nawet się, słuchajcie, tak powgryzam troszeczkę tym błękitem w ten pierwszy plan i zaraz go jeszcze dodam, żeby dostać efekt takich pojedynczych jeszcze gałązek. Już wezmę tylko czysty pędzel. To mogę jak ty się tym zajmujesz, to ja bym wprowadziła delikatnie jeszcze światło na pniu. Biorę biel, troszeczkę pomarańczu i tą mieszanką, słuchajcie, dodam takie trawy, tak? Tak, takie jakieś trawy, takie kwiaty rzepaku, może właściwie żółtego tam troszkę dodam, żeby te punkciki, otóż to właśnie wgryzły się, żeby przesłoniły nam dosłownie, nawet o gdzieś przesłonię ten cień takim wystającym kwiatkiem. Żeby było widać, że przed tym cieniem jest ta cała historia z rzepakiem, który jest w planie. Jakiś taki pomarańcz w ogóle fajny się tutaj pojawił. Tak, teraz mamy ładnie ustawione te plany. Mhm. Ja się zastanawiam, czy jeszcze całkiem na pierwszym planie, jakby tutaj dosłownie przed nami jakiegoś listeczka, coś takiego nie dodać, nie wiem co ty na to. Ja jeszcze gdzieś sobie pozwolę jakieś drzewko dodać w dalszej perspektywie, tak między tym drzewkiem a górami, bo czegoś mi tam brakuje. Myślę, że gdzieś tutaj mnie kusi, żeby to tutaj, a dobra, tutaj. O, właśnie, zrobię taki akcent. I słuchajcie, to drzewko jaśniejsze przysunąłem do nas w tej chwili. Przez to, że przedłużyłem jego podstawę i zaraz zrobię fantastyczne niebieskie cienie, które te drzewa rzucają na pole. I widzicie, zaleta jest taka, że stworzyliśmy nowy plan w obrazie. Przecięliśmy ten pasek. Ja wiem, że pewnie teraz trochę za szybko to wszystko robimy, ale się tak, słuchajcie, wczuliśmy, rozemocjonowaliśmy tworzeniem tej przestrzeni, że ciężko się nam powstrzymać. To ja może jeszcze dam jakąś tutaj jedynczą, jakieś takie trawy. Ja znowu, słuchajcie, po prostu błękitem, leciutko rozbielonym, dodaję po prostu czysty niebieski cień. To jest taki chwyt stosowany, tak jak mówiłem, nie tylko przez impresjonistów, ale przede wszystkim, ponieważ niebieski jest najbardziej kontrastową barwą z tymi wszystkimi ciepłymi, żółtymi, które tutaj mamy. W dodatku takie poziome cienie podkreślają zawsze przestrzeń. Ja nawet jeszcze troszeczkę przetnę ten horyzont tymi drzewkami, które tam rosły w oddali. I zrobiła się od razu taka fajna grupa
drzew i jeszcze się ta przestrzeń pogłębiła. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś takie zlewające się plemy albo linie, które biegną i dzielą płótno czy papier, to najlepsze, co możecie zrobić, to je czymś przeciąć. Przecięcie takiej linii od razu tworzy przestrzeń. Cieszę się, że łososiowy kolor się Wam podoba. No ja myślę, że te trawy to jest właściwie chyba ostatni element, który tutaj na obrazie jest nam potrzebny. Ja bym dodał jeszcze dosłownie jedną kropeczkę gdzieś tutaj po prawej stronie, żeby tam się coś działo, albo kilka kropeczek. Słuchajcie, jakieś takie źdźbła zupełnie luźno rzucone, swobodnie. Nawet je przetrę niektóre. No i mamy pierwszy plan mniejszym. Gdzieś troszkę pomarańczu i od razu dodam też tutaj troszeczkę błękitu, żeby podkreślić jakieś istniejące cienie. Jedno źdźbło. Zboże już. Tak, ja proponuję, żeby to była ostatnia kreska, którą zrobiliśmy. To co? Kończymy. Gotowe. Słuchajcie, nasz obraz jest gotowy. Będziecie go mogli zobaczyć. Już za chwilkę go wrzucimy na stronę. Chciałem Wam pokazać kilka detali z bliska, jak to wygląda, jakie są te faktury. Tak zrobiliśmy pierwszy plan kilkoma bardzo prostymi dotknięciami. Błękitne cienie. Pierwszy plan, drugi plan, trzeci plan, czwarty plan i piąty plan, gdzieś tam najdalszy i jeszcze niebo do tego wszystkiego. I te właśnie drzewa, te pienieczki, słuchajcie, to nam zbudowało tutaj przestrzeń, zbudowało tamtą całą historię, a to jest bliżej, tam to dalej, tam to jeszcze dalej, tam jest rzepak, a tam jeszcze coś na wzgórzu, a tam już w ogóle hen, góry opawskie, biskupia kopa, gdzieś tam hen, pradziad w tle i wszystko jest. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za tą malarską przygodę. Za wyprawę. Za wyprawę, tak jest. Chciałbym Was zaprosić, żebyście przysłali Wasze prace w komentarzach pod tym filmem albo w komentarzach pod zdjęciem naszej pracy, które zaraz zamieszczę. Chciałbym Was serdecznie zaprosić już jutro o 10 na fantastyczne zajęcia z szablonów, a wieczorem na zajęcia z papierów marmurkowych oraz pokaz farb strukturalnych PBO Prism. Chciałbym Was jeszcze raz zaprosić do wsparcia naszej pracowni. Będzie nam to bardzo pomocne w zakupie materiałów, w przygotowaniu kolejnych programów. Jest to zupełnie dobrowolne wsparcie. Od Was tylko zależy, czy zechcecie nas wesprzeć, krótko mówiąc. Bardzo dziękujemy tym z Was, którzy nas wsparli. Bardzo nam to pomaga w technicznych różnych sprawach i w utrzymaniu pracowni. Serdecznie dziękujemy. Życzymy Wam miłego wieczoru. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.